Witam serdecznie wszystkich hodowców. Tradycyjnym pozdrowieniem chcę rozpocząć kolejny film promujący i zapraszający do naszego święta hodowców gołębi pocztowych. Chciałbym słów parę powiedzieć o naszych aktualnych partnerach i sponsorach. Nie wszystkich udało się wymienić po tym spotkaniu roboczym na tym filmie, który już się pojawił, dlatego chciałbym to zrobić teraz, za chwilę. Zanim jednak przejdę do sponsorów i partnerów, chciałbym przedstawić po raz kolejny Magdę, która jest sekretarzem naszej fundacji, żeby też powiedziała parę słów, jak funkcjonuje ta fundacja, ile próśb spływa, komu pomagamy, bo myślę, że to jest bardzo ważna informacja, ponieważ całość wydarzenia ma być tak skonstruowana, aby jak najwięcej środków zebrać na pomoc dzieciom podopiecznym Fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Szanowni Państwo, do Fundacji codziennie spływa mnóstwo wiadomości. Można przywoływać tą liczbę do kilkudziesięciu dziennie. Przybywają wiadomości na Messengerze, na naszym Instagramie, na wszystkich kanałach Fundacji, a także codziennie odwiedza nasz listonosz z niezliczoną ilością listów. Myślę, że miesięcznie jest to od kilkudziesięciu do kilkuset próśb, które tutaj są na nas skierowane. Są to wnioski z prośbą o pomoc dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, które wymagają rehabilitacji, zakupu wózków, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz innych czynności, zabiegów związanych z poprawą ich życia, a także z pomocą dla rodziców, ponieważ jeżeli pomagamy dziecku, to też wspieramy rodziców, żeby było im łatwiej w dążeniu o tą poprawę tego życia, swoich pociech. Codziennie tutaj czytam po prostu te listy, staramy się to rozpatrzeć na spotkaniu zarządu fundacji i co miesiąc przelewamy określoną sumę pieniędzy dla naszych podopiecznych. Są to naprawdę duże wsparcia i ludzie są nam bardzo wdzięczni za tą okazaną pomoc. Dziękuję bardzo za ten głos. Bardzo mi, czy nam, organizatorom, zależy na tym, aby rzeczywiście każda złotówka z licytacji gołębi tudzież z sprzedanych cegiełek powędrowała na konto fundacji, by wspierać dzieci. Naprawdę wszyscy, którzy są organizatorami, robią to, jak to się mówi, non-profit, czyli bez wynagrodzenia. Dzięki sponsorom, których już mamy i o których jeszcze chcemy prosić, jest to możliwe, aby koszty organizacyjne, koszty związane też z konkursem, z nagrodami, z tak zwaną loterią, no, mogły się w taki sposób udać i być zrealizowane. Ja chciałbym wymienić może najpierw partnerami tego naszego wydarzenia, święta hodowców, które jest połączone z aukcją gołębi na rzecz Fundacji Ludzki Gest. Są strony internetowe, które rzeczywiście nam bardzo pomagają. To jest Nasze Golebie, jest Pitchbook, jest Super Golab. Myślę, że znane, warto na nie zaglądać, bo tam też na bieżąco będą informacje związane z naszym świętem hodowców gołębi. Dziękuję za to, że gramy w jednej drużynie dla naprawdę pięknego celu, jakim jest pomoc dzieciom. Partnerami jest oczywiście Fundacja Ludzki Gest i Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych tego przedsięwzięcia i cieszę się, że też robimy to wspólnie. Natomiast wśród tych sponsorów, których mamy, których pozyskaliśmy, chciałbym tu po kolei wymienić te osoby czy te firmy, które zgodziły się nas wesprzeć. Dziękuję za to, że niektórzy zgłosili się sami, że chcą wesprzeć, chcą pomagać w organizowaniu tego, myślę, pięknego wydarzenia. I takimi sponsorami są chociażby pan Jacek Budek, hodowca, myślę, znany, wicemistrz Polski w lotach gołębi młodych w zeszłym roku ze swoimi firmami taniezakupy.pl czy też MacBoss. Ponadto niezawodny, jak zawsze, Andrzej Głazik z firmy Prima. Mamy też chociażby takie firmy jak Centrex, Marka i Sylwii Przywary z Gogolina. Marek Przywara też jest bardzo dobrym hodowcą. Mamy MB Service Patryka Wróbla, jest firma Plandex Tomasza Mruka, który dopiero co stawia pierwsze kroki w lotowaniu gołębiami w okolicach
Poznania w Stęszewie i robi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mamy też wśród tych osób, które chcą nam pomagać, sponsorować i całe wydarzenie, i także ten konkurs z nagrodami, sklep Defele Przemysława Klimczaka. Jest także z nami sklep internetowy dla hodowców. Sebastian Wardęga parę dni temu zadzwonił i powiedział, że przygotowuje 50 paczek po gdzieś 200 zł, także dzięki temu będziemy mieli wiele atrakcyjnych nagród w ramach tejże loterii, konkursu z nagrodami. Jest oczywiście z nami Kolumbek z Jerzego Koźlika, jest też oczywiście pan Roman Iczczak ze swoimi synami, też wspaniały hodowca z firmą, potężną firmą meblową. Mamy też, o czym już było na innym filmie, Jacka Cebulę z firmami Owigor, Husator, Panderoza, stacja hodowlana. Jest też niezawodny Robert Majchrzak z firmy Isolbet. Jest też Jarek Żankowski ze swoją firmą budowlaną. Mamy oczywiście, z nami jest i bardzo nas wspiera, nie tylko swoimi produktami i gołębiem, ale też chce ufundować pobyt w swoich apartamentach nad morzem dla rodziny bądź dla małżeństwa. Pan Marek Rzepka z firmy Polmar, którego przedstawiać nie trzeba. Będą też meble z firmy Kler. Będzie Damian Szpigel, który z Sandomierza przywiezie na to wydarzenie choćby jabłka i obiecał jeszcze inne atrakcje. Jest z nami też oczywiście KOBA, czyli Tomek Borkowski ze swoją stacją diagnostyki, badania gołębi. Wiele nam pomaga też w sprowadzaniu gołębi ze Stanów Zjednoczonych. Tych firm jest naprawdę wiele. Mamy też za sobą takie firmy, które nie są z gołębiami związane. Jest pan Rajmund Adamiec z firmą, którą nie trzeba chyba przedstawiać, Adamiec, która buduje potężne hale, ale że pan Rajmund ma hotel nad morzem i ma w górach hotel, także zgodził się ufundować też takie vouchery na pobyt rodzinny, czy to nad morzem, bądź też w tym hotelu jego w Lądku Zdrój. Mamy też firmę Camido, to jest pomoc drogowa, też chcieli się włączyć. Mam nadzieję, że tu aktualnych sponsorów wymieniłem wszystkich i dziękuję bardzo, że tak wiele osób już się zgłosiło, jest chętnych, zaufało nam dla dobrego celu, jakim jest rzeczywiście pomoc dzieciom, niby to święto było też dla hodowców jak najbardziej atrakcyjne. Chcemy zaprosić całe rodziny i nie tylko hodowców, ale i sympatyków do szybu Galerii Wilson 23 listopada na ulicę Oswobodzenia 1 w Katowicach, bo myślę, że będzie to piękne, piękne wydarzenie. Oczywiście na zakończenie tego filmu pojawi się też numer konta, który jest specjalnie w fundacji wyodrębnione na rzecz tego naszego wydarzenia. I bardzo jeszcze proszę o to, jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w jakiś sposób, to bardzo o to proszę. Dziękuję już tym, którzy z nami są, którzy z nami grają dla tego wielkiego wydarzenia i zapraszam dalej do wspierania święta hodowców gołębi pocztowych. Dziękuję bardzo.